opowiem o przemocy domowej, która jest poważnym problemem społecznym. Jesteśmy z pokolenia na pokolenie uwikłani w przemoc. W Polsce dopiero w 2010 roku został wprowadzony zakaz bicia dzieci. Wydaje mi się, że cały świat jest uwikłany w przemoc domową i to co może doprowadzić do zmiany, to jest wiedza na ten temat. Dlatego też powiem o o tym, co, co ważne w sprawie przemocy. Najpierw przeczytam definicję przemocy. I przemoc domowa to jest y, zamierzone działanie, wykorzystujące przewagę sił przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Y, Przemoc domowa jest intencjonalna, czyli jest zamierzonym działaniem, które na celu ma podporządkowanie ofiary. Następnie, przemoc dotyczy nierównowagi sił czyli jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą przewagę fizyczną, ekonomiczną, emocjonalną, psychiczną. Taka przewaga powoduje to, że ofiara. Czyli osoba słabsza nie może się bronić. Następnie działanie jednej osoby, ma nad, ma nad, Jezus Maria, osoby na, narusza prawa to i dobra. Działania jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej osoby, i działanie powoduje cierpienia, szkody fizyczne i psychiczne. W przemocy domowej są role: jest rola sprawcy, czyli osoby, która stosuje przemoc, rola ofiary, osoby, która doświadcza tej przemocy i rola świadka, czyli osób czy osoby, która widzi tę przemoc. Często świadkami przemocy są dzieci w rodzinie, które patrzą doświadczają tego, jak ojciec stosuje przemoc w stosunku do matki. I często dzieci będące świadkami, są również ofiarami przemocy, ponieważ to, co przeżywają w związku z byciem świadkiem przemocy, czyni z nich ofiarą ofiarami przemocy. Są różne rodzaje przemocy. Przemoc fizyczna, jest, to, to, jest, to, są, to jest bicie, popychanie, uszkodzenia ciała, uderzanie, szczypanie. To, są, to, są, to jest rodzaj przemocy, które powoduje siniaki i ona jest ba, dużo łatwiej rozpoznana od każdej innej. Dużo łatwiejsza do rozpoznania. To jest przemoc, która często jest widoczna. Jeżeli widzimy, że ktoś kogoś szarpie na ulicy, czy bije dziecko, to mówimy, to jest przemoc, to jest oczywiste. Następnym rodzajem przemocy to jest przemoc psychiczna. Ona jest dużo trudniej rozpoznawalna, ponieważ to nie jest przemoc, która robi. Y, 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 siniaki na ciele, tylko siniaki na duszy. I to jest upakarzanie, obrażanie, wyzwiska, y, wykluczanie. Y, to jest taki rodzaj przemocy, który jest trudny do rozpoznania i trudny do udowodnienia. Y, natomiast on narusza y, dobra psychiczne. Następnym rodzajem przemocy to jest przemoc seksualna. I to, jest, to są gwałty, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, do oglądania pornografii, opowiadanie dowcipów seksualnych na tle seksualnym, krytykowanie zachowań seksualnych partnera czy też obgadywanie. I ten rodzaj przemocy narusza dobra intymne. Następnym rodzajem przemocy to jest przemoc ekonomiczna, która Y, polega na zabieraniu czyjejś własności i ona narusza y, czyjąś własność. To jest branie kredytów bez zgody i pozwolenia y, partnera czy partnerki, to jest y, dysponowanie jej kontem, to jest y, uniemożliwianie wydawania swoich własnych pieniędzy, to jest y, kradzieże pieniędzy, dysponowanie własnością. Y, i to, tak jak już powiedziałam, narusza dobra materialne. Przemoc nie jest jednostkowa. Przemoc nie odbywa się raz. Zwykle przemoc odbywa się w pewnych cyklach. I pierwszym etapem jest narastanie napięcia. Sprawca przemocy jest nerwowy, niecierpliwy. W domu krytykuje ofiarę za wszystko. Jemu się nie podoba, gdzie została położona książka, jaka została zupa ugotowana. Jest wybuchowy, czepia się. I to trwa jakiś czas. Po, tym, po tej fazie narastającego napięcia, następuje faza wybuchu. Czyli atak agresji. I to może być krzyki, wyzwiska, bicie, kopanie, uszkodzenia ciała. To jest wielka furia. Sprawca przemocy zachowuje się w sposób niekontrolowany, groźny, niebezpieczny. I jak zobaczy, co zrobił, przestrasza się. I wycofuje się z tego. Natomiast ofiara przemocy często jest w apatii przerażona tym, czego doświadczyła. Ale sprawca przemocy wchodzi w następny etap, czyli cykl przemocy, czyli w miesiąc miodowy I zaczyna się i zaczyna być kochający, współczujący, rozumiejący, cierpliwy, przynosi kawę do łóżka, prawi komplementy, mówi kocham cię nad życie. Co ja bym bez ciebie zrobił? Wybacz mi, proszę. Już nigdy to się nie zdarzy. Zaczyna tłumaczyć swoje zachowania agresywne jakimiś zdarzeniami z zewnątrz, bo się w pracy zdenerwował, bo ma trudną sytuację zawodową. Jest y, y, przemił, i wtedy osoba, która doświadczała tak dramatycznej y, przemocy, zaczyna wierzyć, że to jest prawdziwe życie, że, jaki, że tam. Tamten atak przemocy był i agresji, był, był incydentem. Teraz jest prawdziwe dobre życie. I to prawdziwe dobre życie daje taką łudę i nadzieję na to, że nic złego, czyli agresja się nie powtórzy. I to trwa jakiś czas, miesiąc miodowy, trwa jakiś czas, sprawca przemocy jest miły, delikatny. Rozumiejący, czuły, ale niestety y, to kończy się i po pewnym czasie znowu pojawia się, zaczyna powoli się narastać napięcie. Sprawca przemocy przestaje być miły, zaczyna być nerwowy, zaczyna się czepiać, wygłaszać pretensje. Y, powoduje u ofiary przemocy stan napięcia. Y, przerażenia. Ona próbuje tłumaczyć swoje błędy. To, że nie posprzątała, czy że nie ugotowała takiej zupy, jaką on chciał, próbuje go uspokajać, łagodzić ten nastrój poddenerwowania. Czuje się odpowiedzialna i winna za to, że on się tak denerwuje. I to trwa jakiś czas. Takie napięcie, on potrafi Krzyczeć, wyzywać ją w czasie tego, yy, tej fazy narastają, narastającego napięcia, i, i następnie następuje znowuż atak agresji. Krzyki, wzraski, bicia, i to wszystko się powtarza, tylko niestety z większą siłą. Trwa dłużej, jest bardziej niebezpieczne. A potem znowuż pojawia się miesiąc miodowy, czyli sprawca przemocy albo udaje, że się nic nie stało, albo przeprasza jest czuły, serdeczny, obiecuje, że to się nigdy nie zdarzy. W ogóle nie wyobrażam sobie życia bez ciebie mówi do swojej żony, a jak mnie porzucisz, to ja popełnię samobójstwo. Jesteś najważniejszą kobietą w moim życiu. I jakiś czas jest serdeczny, miły, kochający i ona znowu już wierzy. Że życie się zmieniło, że to się już nie powtórzy. Ma nadzieję, bo takiego życia chce, bo chce mieć takiego partnera, który ją kocha, rozumie i, i ceni. Ale niestety, przemoc eskaluje i okresy miesiąca miodowego zmniejszają się. Na pewnym etapie y, przemocy przestają istnieć, pojawiają się wyłącznie. Okresy napięcia i akty przemocy. I one są, okresy napięcia są długie, trudne do wytrzymania dla ofiary, natomiast akty przemocy są coraz groźniejsze i coraz częstsze. Natomiast miesiące miodowe przestają się zdarzać. Sprawca przemocy jest osobą, która bardzo dba o swój wizerunek na zewnątrz. To jest osoba, która chce uchodzić za dobrego gospodarza, dobrego męża i ojca. On na zewnątrz jest łagodny, miły, koleżeński, jak go ktoś o coś poprosi, nigdy nie odmawia, natomiast nie odmawia i jest przyjacielski. Nie robi tego z życzliwości do ludzi, tylko robi to po to, żeby zadbać o swój wizerunek, osoby pomocnej, dobrej, życzliwej. To jest taka osoba, która potrafi po przyjściu do domu zrobić karczemną awanturę. Jeszcze przed drzwiami pogłaskać po głowie córkę sąsiadki, być przyjemnym, wesołym. Wchodzi do domu i Robi karczemną awanturę. Sprawca przemocy jest osobą, która gromadzi napięcie na zewnątrz, ponieważ w pracy się nie sprzeciwia, nawet jak jest niezadowolony, nie złości się na kolegów w pracy. Natomiast to napięcie rozładowuje w domu. Przychodzi i robi awantury. Ta jego postawa i zachowanie takie przyjacielskie, serdeczne, pomocne. Powoduje to, że ofiara przemocy, nawet jakby się chciała zwracać o pomoc, to ona dobrze wie, że nikt jej w to nie uwierzy, ponieważ twój mąż jest taki miły, taki zaradny. On często też wśród swoich znajomych, w otoczeniu, próbuje sprawić wrażenie osoby, która bardzo się stara, bardzo dba, a ma kłopoty z żoną, bo jest taka niezaradna, wielu rzeczy nie potrafi. Przedstawia ją jako osobę, która niewiele umie, nie radzi sobie w domu. W ten sposób, ty, takimi zachowaniami i takim przedstawianiem swojej żony, powoduje to, że inne osoby nie bardzo wierzą w to, że on może być sprawcą przemocy. On bardzo też dba o to, żeby wszystko to, co się dzieje w domu. Y, było utrzymywane w, y, w dużej tajemnicy. Y, y, bardzo. Y... To może jeszcze raz to zdanie dobrze? Przepraszam, bo panią rozproszyłem. Proszę. Y, On dba o to, żeby wszystko w domu było u tajemnicy. Sprawca przemocy dba o to, żeby w domu, y, to co robi w domu, to jak się zachowuje, jak jest agresywne w stosunku do swojej żony, było. Utrzymywane w głębokiej tajemnicy, żeby to nie wyszło poza dom. Robi różne zabiegi, żeby żona nie odważała zwracać się o pomoc. Na przykład straszy ją, na przykład mówi: Przecież nikt ci w to nie uwierzy, co ty powiesz. I w związku z tym sprawia wrażenie osoby miłej i łagodnej, a ofiara przemocy. Na skutek takich jego oddziaływań ma takie przekonanie, że nie może zwrócić się o pomoc, bo przecież nikt mi nie uwierzy w to, co on robi. Zwykle przemoc trwa latami, i skutkiem przemocy jest obezwładnienie, odebranie mocy i siły osobie, która jest krzywdzona, która przemocy doświadcza. I ofiara przemocy wielokrotnie próbowała. Przeciwstawiać się zachowaniom agresywnym swojego męża. Mówiła, nie życzę sobie być tak traktowana, boli mnie to, nie możesz mnie tak traktować. Czasami zwracała się o pomoc do rodziny czy do jakiejś instytucji i zwykle tej pomocy nie, nie otrzymywała, ponieważ rodzina powiedziała, ale co, To jest niemożliwe. Przecież twój mąż jest taki miły, łagodny. Co ty opowiadasz? Weź się kobietą w garść i, i wiesz, u, u, się ładnie, zadbaj o siebie, zadbaj o dom. I po takich doświadczeniach trwających lata, osoba doświadczająca przemocy przestaje robić cokolwiek. Ona zaczyna myśleć, że nie mam wpływu na swoje życie. Często jest w apatii, w bezruchu. I wtedy pojawia się mechanizm wyuczonej bezradności. Ona jest przekonana, że co bym nie zrobiła, nie przyniesie to żadnego efektu. Nie mam wpływu na swoje życie, nie mogę nic zmienić. Zaczyna tak doraźnie próbować zmniejszyć skutki przemocy, natomiast generalnie pozostaje bierna. Mimo że mogłaby różne rzeczy zrobić, żeby zatrzymać przemoc, to ma takie przekonanie, że jest bezradna i niczego nie może dokonać. Następnym mechanizmem ważnym w, w sytuacji przemocy domowej to jest pranie mózgu. To jest stary mechanizm, który już w starożytności był używany, który polega na tym, że sprawca przemocy chce dokonać zmiany poglądów, przekonań, potrzeb ofiary. Pranie mózgu stosowane jest w różnych dziedzinach życia politycznego, w sektach religijnych, w sytuacjach, w życiu rodzinnym. I, żeby, i, i do tego mechanizmu, do prania mózgu, w praniu mózgu ojku, stosuje się różne Metody. Jedną z metod to jest izolacja. Sprawca przemocy próbuje, często z dobrym efektem, odizolować ofiarę od źródeł pomocy materialnej i każdej innej. Jeżeli ona pracuje, to zachęca ją, żeby przestała pracować, bo mówi, wiesz, no co ty będziesz za takie marne pieniądze pracowała, ja zarobię na rodziny, a ty będziesz jak królowa w domu. Będziesz tylko dbała o dom i będziesz się miała świetnie. Próbuję odizolować ją od znajomych i przyjaciół. Na przykład krytykuję rodzinę i mówi: Twoja mama, wiesz, to jest prosta kobieta, no nie narażaj mnie na, na takie częste z nią kontakty. A twoja koleżanka Kaśka: no bo jakie ona ma poglądy? Nie jest mi potrzebne takie towarzystwo. Nie zapraszaj jej tak często. Sprawca przemocy kontroluje wszystkie aspekty życia ofiary. Próbuje zaglądać do jej telefonu, dopytuje z kim rozmawia, z kim się spotyka, jakie seriale ogląda. I mówi sobie, co ty w tej telewizji, kobieta, oglądasz? No i co z tego, że ty jesteś wykształcona, jak i tak jesteś głupia? O, osoba taka poza tym, że jest odizolowana i, i ponieważ chce, Zatrzymać przemoc, chce, żeby jej mąż był z niej zadowolony, zaczyna ograniczać kontakty ze znajomymi, nie zapraszać ludzi, przestaje pracować i zostaje w domu. I wówczas sprawca przemocy jest jedynym źródłem informacji na jej temat. I ona od rana do wieczora słyszy, Jaka jest głupia, jak nic nie potrafi zrobić. Całe mnóstwo krytycznych uwag dotyczących wszystkich dziedzin życia krytykuje ją w roli żony w roli, kobiety w roli matki, gospodyni domowej, trakt, krytykuje jej intelekt. Także po pewnym czasie, po iluś latach takiego traktowania osoba doświadczająca przemocy jest przekonana, że jest głupia, że na niczym się nie zna że y, niczego nie umie, że to są często osoby, które przez lata całe nie są w stanie, na przykład poszukać pomocy pracy, zwrócić się, ponieważ są przekonane, że nie są w stanie sobie poradzić, mimo stosownego wykształcenia. Pamiętam y, jedną panią, która wiele lat była y, ofiarą przemocy i dopiero po roku uczestniczenia w grupie terapeutycznej odważyła się poszukać sobie pracy, bo mimo że miała, miała wyższe wykształcenie, była przekonana, że nie jest w stanie poradzić sobie, że nic nie umie, że jest beznadziejna, że się na niczym nie zna. Tak, takimi zachowaniami sprawca przemocy w taki sposób wpływa na ofiarę. Sprawca przemocy ponadto monopolizuje uwagę. To polega na tym, że on tak wnika i tak kieruje i taką ma kontrolę nad wszystkimi aspektami życia ofiary, że ona wszystko zrobi i wszystko robi, żeby on był zadowolony. Więc jeżeli. Chce się w coś ubrać, to zastanawia się, czy jemu się to podoba. Jak chce gdzieś coś ugotować, to też zastanawia się, czy on będzie zadowolony. Wszystkie jej działania i we wszystkich dziedzinach życia są nastawione na jego reakcję. Ona nie robi niczego, bo tak uważa, bo tak by chciała, tylko wszystko jest po to, żeby sprawca przemocy ją zaakceptował i był zadowolony. Prawca przemocy stosuje groźby i demonstracje mocy. Grozi, że zabije cię, grozi, krzywdę ci zrobię, dzieciom krzywdę zrobię, zabije twojego psa. Ponieważ część z tych groźb spełnia, w związku z tym nie wiadomo, co, co naprawdę może się zdarzyć. Grozi też samobójstwem. Często mówi, posłuchaj, jeżeli ty naskarżysz na mnie, to ja stracę pracę, albo wyląduję w więzieniu, a ty wylądujesz na, na, na bruku. Ofiara przemocy jest przestraszona, jest w ciągłym napięciu, ponieważ nie wiadomo, co z tego może być spełnione. Od czasu do czasu sprawca przemocy okazuje pobłażliwość, to znaczy, jest miły, na przykład zaprasza swoją żonę na kolację, kupuje jej piękną sukienkę, cały wieczór jest miły, ani, jedne, ani jeden raz jej nie skrytykuje, nie powie żadnego obraźliwego słowa. Jest szarmancki, cierpliwy, serdeczny. I wtedy ofiara przemocy znowuż ma nadzieję, że będzie dobrze w ich związku, ma nadzieję, że to będzie już tak trwało. Ale niestety to się zdarza sporadycznie i nigdy nie wiadomo kiedy. Ponadto sprawca przemocy jeszcze stosuje metodę kija i marchewki za y, uległość, za posłuszeństwo nagradza potrafi być miły, serdeczniejszy, natomiast każe wszelkie zachowania. Y, y, Sprzeciwu, niewykonywania poleceń swoich. Sprawca przemocy ponadto traktuje swoją rodzinę i żonę jak własność, prawda? I życzy sobie, żeby wszystkie jego potrzeby były zaspokajane w ściśle określony sposób. I jeżeli ofiara przemocy nie zaspokoi jego potrzeb, czyli nie wykona jego poleceń w taki sposób i w takim czasie, jak on sobie życzy, wówczas on, Wówczas on uważa, że nie jest szanowany. On inaczej nie interpretuje tych relacji. Jeżeli na przykład zażyczy sobie zupę pomidorową, a żona ugotuje zupę ogórkową, bo nie było pomidorów, i on wróci z pracy i zobaczy, i powie, co to jest. Miała być zupa pomidorowa. Ona powiedzeniu po no nie było pomidorów. Więc on tego w ogóle nie bierze pod uwagę, tego tłumaczenia, tylko jest przekonany, że ona mnie nie szanuje. I to przekonanie powoduje, że pozwala sobie na zachowania agresywne. Skutki przemocy są poważne. Jednym ze skutków przemocy jest zespół stresu pourazowego. To jest taki zespół lękowy, który zdarza się u osób, które Przeszły wypadki samochodowe, gwałty, wojny i również przemocy. To jest taki zespół rękowy, który cechuje się tym, że osoby, które doświadczały przemocy, nie mogą spać albo wybudzają się w nocy, mają koszmarne sny, często wspominają. Te zdarzenia, które natrętne myśli dotyczące zdarzeń związanych z przemocą. To są osoby, które, które nie mogą podejmować żadnych działań, które są przestraszone, na przykład nie wychodzą z domu, i często takie objawy mogą się utrzymywać przez dłuższy czas. Następnym mechanizmem i objawem. Skutkiem przemocy jest tak zwany syndrom sztokholmski. To jest taka sytuacja, w której ofiara przemocy jest wdzięczna sprawcy za okazywanie litości sporadycznej, życzliwości. Ona jest w stanie. Tłumaczyć sprawcę, rozumieć jej punkt widzenia, myśleć, że zasługuje na takie traktowanie. Ten syndrom sztokholmski miał miejsce właśnie w Sztokholmie, kiedy w czasie napadu terrorystycznego osoby, które były uwięzione przez sprawców. Okazywały im wdzięczność i były zadowolone, że w ogóle mogą żyć. Osoba doświadczająca przemocy znajduje się w takiej psychologicznej pułapce. Z jednej strony cierpi i chciałaby się wyrwać z tej sytuacji, ale z drugiej strony mówi sobie, Tyle lat wytrzymałam. Jeżeli się postaram, to będzie lepiej. Im dłużej trwa w sytuacji przemocy i w takim związku, tym um, trudniej jest zrezygnować z tego, bo ciągle ma nadzieję, że będzie lepiej. To są osoby, które przez y, wiele lat nie podejmują żadnych działań, żeby coś zmienić i zrobić, ponieważ ciągle jest w nich nadzieja, że będzie lepiej. Wysiłki y, idą w tym kierunku, żeby go udobruchać, żeby rozumiał, żeby tłumaczyć. Y, w efekcie tkwią w bardzo niszczącym związku, w którym nie jest lepiej, tylko gorzej, bo przemoc y, się nasila. Przemocy występuje na pewnym etapie przemocy syndrom sztokholmski. To jest wdzięczność, ofiar przemocy w stosunku do, do sprawców, którzy okazują jakieś pobłażliwość. To może być też związane z miesiącem miodowym. W ogóle wdzięczność za to, że w ogóle żyje. To jest przyjęcie perspektywy sprawcy przemocy. Ofiara zaczyna rozumieć, dlaczego to ją spotyka i dlaczego sprawca przemocy tak postępuje. To po raz pierwszy wydarzyło się właśnie w Sztokholmie, kiedy, osoby, kiedy był napad terrorystyczny i ofiary tego napadu. W efekcie były zadowolone, że w ogóle żyją. Były wdzięczne oprawcom i terrorystom za drobne przywileje. Następną ważną sprawą w przemocy jest znalezienie się w psychologicznej pułapce. Otóż ofiara przemocy z jednej strony cierpi, jest udręczona, zniewolona sytuacją przemocy. A z drugiej strony nie rezygnuje z tego związku, nie, nie robi wysiłków, żeby przerwać przemoc, ponieważ ciągle ma nadzieję, że to się zmieni, że sprawca przemocy. Y, przestanie stosować przemoc. Przypomina sobie wtedy miesiące miodowe i myśli sobie: To się tak było, to się może zdarzyć. To jest ciągła uda, że będzie lepiej, mimo że lepiej nie jest. I to potrafi trwać y, wiele lat, i osoby te nie są w stanie same wyrwać się z takiego, z takiego stanu rzeczy. Y, ofiary przemocy po y, latach Tkwienia w związku, w którym doświadczały przemocy, mają poczucie, że są głupie, że do niczego się nie nadają, mają poczucie własnej wartości poniżej wszelkich norm. To są osoby, które są rozdrażnione, odizolowane, nie mają pomocy i wsparcia, jest im trudno podejmować jakiekolwiek decyzje. Nie mogą pokierować swoim życiem, mają poczucie zależności, poczucie bezradności, często nie mogą spać. W bardzo dużym procencie, bo w 60% to są osoby, które mają objawy zespołu stresu pourazowego. Duży procent osób choruje na depresję, to są osoby, które częściej niż inne osoby. Chorują somatycznie, jak również część tych osób nadużywa alkohol lub inne środki psychoaktywne.